Puchar Billy Boop. Tylko dzisiaj trofea i medale po niskiej cenie. Niezwykła okazja. Obniżka 90%. Mamy medale i puchary ze złota i ze srebra. Ceny śmiesznie niskie. Warstwa kruszcu jest cienka, ale dobrze się trzyma. Ty trzymaj język za zębami. Nie lubię okłamywać. Trofea są tylko pokryte warstwą złota lub srebra. Zamknij się. Telewidzowie to słyszą. Ile kosztuje ten duży puchar? Jest pan znawcą? To najdroższy puchar. Czyste złoto, ręczna robota. Tylko 300 tysięcy. Biorę. Dobry interes. Waży bardzo dużo. Jak to złoto. Wypełnione ołowiem. Dosyć. Urządziliśmy zawody. Chcemy jakiś tani puchar. Pokaż coś taniego. Taniego? To dzieło moich rąk. Chcesz się sprzeciwić? Tanio mogą kupić tamten. Jest prawie niewidoczny. Idźmy stąd. Przykro mi. Zaczekajcie. W drodze wyjątku obniżę cenę za ten. Dziękujemy pani. Pani? Jestem panienką, rozumiesz? Panienką! Ale charakterek. Mecz bardzo mi się podobał. A tobie? Mnie też. Doskonale, doskonale. Wszyscy będą zachwyceni pucharem. Upadł. Co za pech. Co zrobimy? Zraniłeś się? Nie, ale puchar się rozbił. Szkoda. Dziwne, złoty puchar i się stłukł. To gips. Gdzie go kupiliście? W sklepie ze znakiem czaszki. Czaszki? To sprawka Dronio. Chodźmy. Czekajcie. Zerknijmy. Zarobiliśmy mnóstwo forsy. Dzięki mnie i mojej sztuce jestem mistrzem. Zabierz się za nowy pojazd. Proszę się nie martwić. Wybuduję wspaniały pojazd. Zapomnieliśmy o tym pucharze. Nie przypominam sobie. Na pewno go nie zrobiłem. Jest za brzydki. To robota panny Dronio. Nie podoba ci się mój puchar? Witamy. Dziękuję. Na kolana. Czas na instrukcję. Zaczekajcie chwilę. To ostatnie minuty meczu między orłami i sokołami. Gra toczy się o dużą stawkę. Niedługo poznamy wynik. Jeśli sokoły nie wygrają, będę zły. Vivat orły! Jeśli drużyna do Kurobeja nie zwycięży, będzie gorszy niż zazwyczaj. Niech żyją sokoły! Trudno będzie odzyskać piłkę. Musicie zwyciężyć, sokoły! Zwyciężyły orły! Niech żyją orły! Co gadasz? Panie Dokurobei, jakieś kłopoty? Głupi. Drużyna Dokurobeja przegrała. To oznacza nasze kłopoty. Wstrętny typ. Masz rację. Też tak myślę. Jestem bardzo zły. Słuchajcie mnie uważnie. Chcę, żebyśmy popełnili harakiri.
Kamień Dokuro jest ukryty w pucharze Billy Bob, który znajduje się na stadionie Ilio. Jedźcie tam, moi bohaterowie. Bohaterowie? Chciałem wam dodać otuchy. Macie przywieźć kamień Dokuro. Jeśli wam się nie uda, to ukaże was jak zwykle, lub nawet gorzej. Wybuchnie! Już mam dosyć. Zaczynamy myśleć o zamążpójściu. Spróbujmy ich wyprzedzić. Czekajcie! Oto nowy pojazd. Jest wspaniały. To połączenie dzieła sztuki z nowoczesną bronią. Jestem zadowolona. Jedziemy po kamień Dokuro. Wylosowano numer jeden. Jedzie Jatta Pies. Zdążyliśmy akurat na początek meczu. Zawsze o tym marzyłem. Nie traćmy czasu. Wyląduj gdzieś. Świetnie. Synku, to będzie mój ostatni mecz. Podarujesz mi kij? I także puchar Billy Bob, bo wygram ten mecz. Jesteś najlepszy ze wszystkich. Słyszała pani? Wygra puchar. To ułatwia sprawę. Tak. Wy chyba świetnie gracie w baseball. Co ma pani na myśli? Proszę powiedzieć. Jesteście mistrzami, prawda? Prawdę mówiąc, nie odważę się. Możecie zdobyć ten puchar. Niech się pani nie martwi. Przyniosę go pani. Też będę walczył. Może się uda. To stadion. Ale wielki. Gdzie jest puchar? A gdzie oszuści? Wchodźmy. Jatta Psie, zaczekasz na nas na parkingu. Pozwólcie mi iść z wami. Zrób to, o co cię prosimy. Robię to tylko dla ciebie. Zakochał się. Jest naprawdę dziwny. Słyszałam, że twój ojciec gra po raz ostatni. Tak, ale to piękny koniec kariery, bo zdobędzie puchar Billy Bob. Słyszałaś? Może powie coś więcej. Nazywam się Jattaman, a ja Poppy. Twój tatuś jest bejsbolistą. Najlepszym ze wszystkich. Kto wygra puchar Billy Bob? Na pewno mój ojciec. Będę taki sam jak on. Już teraz ćwiczę. Za kilka lat będziemy przychodzić, aby ciebie oklaskiwać. Ojciec jest z ciebie dumny. To ja jestem z niego dumny. No, chłopaki, musimy zwyciężyć. Skąd się tu wzięliście?
Nazywam się Tonsler. Jestem nowym zawodnikiem. Ja jestem Bojakki. Zwą mnie magiczną piłką. Nikt mnie nie uprzedził. Bardzo dziwne. Zmiana w drużynie niedźwiedzi. Po raz pierwszy wystąpi Bojakki, magiczna piłka i niezwykły Tonsler. Też to widzisz? Chcą podstępem wygrać pukar. Bojakki zaczyna grę. Ma za przeciwnika Alana Angera, który dziś gra po raz ostatni. Tato, pokaż im, na co cię stać. Posyłam ci super piłkę. Świetnie, Bojakki. Oby tak dalej. Zostaw to mnie. Tato, zrobił to naumyślnie. To nie fair. Nie jesteś w formie. Muszę wygrać. Muszę. Brawo! To nie do wiary, wygrał! Jestem reporterką z Drombo Express. Czy mogę zrobić zdjęcie? Oczywiście. Uśmiech, proszę. Stać! Stać! Dronio ukradła puchar. Świetnie. Przynajmniej ja coś potrafię. Tatusiu. Popi. Ukradziono mi puchar. Odzyskamy go. Ma pan słowo Yattamana. To oni. Jedźmy, Yatta psem. Wstań, musimy jechać za bandą. Dziś nie mam ochoty na bieganie. No proszę cię. Forma mi wróciła. Zaczekajcie. Yatta pies atakuje. Wiedziałem, że się pokażą. Cicho siedź. Przygotujcie się do walki. Zło nie zwycięży, póki będą Yattamani. Jesteśmy. Oddajcie nam puchar Billy Boop. Mam niespodziankę. Prendi questo. To niezła zabawka. Przygotuj się. Niezły kawał. Tonsler wziął zakładniczkę. Co z nią zrobimy? Zostawcie ją. Zniszczę cię. Fatalnie. Nic złego ci nie zrobimy. Chcemy całuska. Pokażę im. Jesteście wstrętni. To bardzo boli. Posyłaj bomby z powrotem. Już się robi. Zdecyduj się na coś. Zdecyduj się na coś.
To lustro, które zmienia energię słoneczną w laser. Dalej! Co pewien czas trzeba je doładować. Zranili mnie. To twój tonik. Czuję się taki słaby. Odwagi, piesku, tylko ty możesz pomóc. Czuję się lepiej. Zaraz się zacznie najpiękniejsze widowisko. Zrób coś, bo zbliża się nasz koniec. Nie teraz. Nareszcie. Ruszaj się. Już się robi. Atakujcie reflektor. Są nad nami. Ale upał. Nakierowali promienie na nas. Nie możesz nic zrobić? Maszyna się zepsuła. Roztapiam się. Może pani zdejmie ubranie? Masz rację. Nie gap się. 100 stopni Celsjusza. Pójdę do wanny. W pucharze nie ma kamienia. Dokurobei nas oszukał. Puchar. Nie znaleźli kamienia do Kuro. Dobrze im tak. Znów zwyciężyliśmy. Jata, jata, jata man. Jata pies. Pora na karę. Dlaczego? To pan udziela fałszywych informacji. Patrzcie na dół. Nie czepiajcie się, puśćcie. To okrucieństwo. Spadochron jest dla mnie. Ten puchar daję tobie, mamo, bo bardzo cię kocham. Przyrzekam, że będę zawsze z Poppy. Będę bardzo go kochał i na niego uważał. Banda Drombo znów przegrała. Zostali ukarani przez Dokurobeja, który nie przebacza. Nasi przyjaciele zwycięsko wracają do domu. Yatta! Yatta! Yattomen!